Siemaneczko, jak na hi, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na filmik, którym opiszę moje zdanie na temat Gwinta Maga Renegata. Jest to gierka, która bardzo zaskoczyła nas wszystkich, gwintomaniaków i ogólnie fanów gier karcianych. Nagle na dwudziestolecie CDPR-u po prostu pyk, bez żadnych zapowiedzi ogłosili, że sobie giereczka wychodzi i jest to taki roguelike w świecie Gwinta, wykorzystujący mechanikę karcianki gwintowej, do którego Was serdecznie zapraszam, razem ze sponsorem Million Packs. Dzisiaj troszkę Wam opowiem więcej o tej aplikacji. W moim przypadku paksów mam już 1000, za samo zalogowanie się mamy ich 250, można wykorzystać do tego Facebooka albo Gmaila. Pierwsza wizyta 250, dodanie do przeglądarki rozszerzenia 500. Z gierek jest tutaj dostępnych parę możliwości. Mnie interesuje Gwent, w przyszłości oczywiście Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, będzie też League of Legends, Valorant, EVE Online, World of Tanks. W tych grach macie dostępne różne możliwości wymiany paksów za content w grze. Dla mnie oczywiście będzie to Meteorite Powder najważniejszy, 3000 paksów potrzeba, żeby zdobyć, ale też jest Ultimate Starter Pack, jak ktoś jeszcze nie ma, Premium Keksy, wow, nieźle, 15, to jest całkiem niezły deal. Jest gdzie kupować i gdzie wydawać. Będzie niewątpliwie zbierane. No i tak pozbierałem, że zebrałem już tych paksów po ponad 2 tygodniach korzystania. 6700, głównie na pyszne.pl. Pozbieram sobie więcej, może 15 premium kegów sobie weźmiemy z Gwinta, a może coś z TFT w końcu się pojawi. No zobaczymy. Pozbieram i wtedy sobie wydam. No ale dobrze, wracajmy do tematu naszego dzisiejszego odcinka, czyli Gwent. Rogue Mage, Gwent, Mag, Renegat, Degenerat, no różne nazwy, bo wymyślali widzowie. Tak od razu, spoilerując na wejściu, ja jestem zadowolony z tej gierki, oceniam ją na bardzo solidne 7 na 10. Ma ona ogromny potencjał, ale do rzeczy. Gierka polega na tym, że nie będę wam tłumaczył takich totalnych podstaw, tak, ale... Jeżeli chcecie w nią pograć, to śmiało, nawet się nie zastanawiajcie, tu są śmieszne pieniądze, za 30 parę złotych można ją kupić. Ja mam wersję Deluxe, jest to wersja, która pozwala nam zmieniać sobie skórki w samej grze, jak również dostaliśmy też board do Gwinta, Wiedźmińskiej gry karcianej. Ale jeżeli chodzi o samą gierkę, gra polega głównie na tym, że mamy postać Alzura, którą rozwijamy w ramach progresu, w ramach przechodzenia kolejnych map. Oczywiście wybieramy sobie na wejście deki. Jest to na start w tym momencie Bastion, Dzika Furia, Świadomość Roju i Chaos. Chaos jest najciekawszy, bo to są losowe karty. Losowa karta kluczowa i losowa karta jako 11 kart w deku. I te karty docelowo pozyskujecie do swojego Grimoire'a, po prostu rozwijając sobie questy. Grimoire jest podzielony. Tutaj akurat mamy umiejętności związane z czarowaniem tego naszego maga, taka umiejętność lidera, ale przede wszystkim jest też jeszcze chyba tutaj to stanowisko alchemiczne. Jest też jeszcze umiejętność startowa, w której możemy sobie się dobrze przygotować do walki. Ja nie mam odblokowanych 70 i 90 poziomu. W chwili obecnej mam jakiś 52 poziom overall. I z tego co pamiętam, to spędziłem w tej grze ponad 15 godzin. Tutaj jest chyba wyliczenie, tak, 15 godzin w tej grze spędziłem. I powiem Wam tak, dobrze się bawiłem, dobrze się dalej bawię, ale gra ma dla mnie parę mankamentów. I o tych mankamentach chciałbym Wam powiedzieć, ale najpierw sobie po prostu wejdźmy chaosem, czyli losową talią, w której wybieramy sobie swoje zaklęcia spośród tych z Grimoire'a dostępnych. To ostatnio zdobyłem lustrzane odbicie. Niech będzie lustrzane odbicie za transmutację, albo za portal może. No, na pewno nie będę teraz przechodził całego tego runu. Tutaj mamy do wyboru eliksir. No i
ten moment, w którym według mnie gra najwięcej zyskuje, ale jest bardzo słabo wykorzystana. Jak osiągniecie odpowiedni poziom, będziecie mogli sobie utrudniać mapę. I ja uważam, że to jest za mała randomizacja. Nie wiem, czy kojarzycie taką grę jak Slay the Spire. Slay the Spire jest grą, która według mnie jest ojcem tego gatunku. Wchodziło się po iglicy, wybierało ścieżki, różne talie, różni bohaterowie. Tutaj mamy tylko jednego bohatera, cztery talie, jedna losowa i wielu powtarzalnych bossów. W Slay the Spire z kolei, bardzo już rozwijanej i bardzo fajnej gierce pod tym względem, tam nie czujesz takiej powtarzalności. Tutaj grając, przechodząc tę grę w połowie, mam wrażenie, że ten element, który możemy sobie sami wybrać, jest po prostu za mały, a jak rozpoczynamy wyprawę i idziemy do bitwy z bezpośrednimi przeciwnikami, to ci przeciwnicy po prostu macie ochotę zaśpiewać, ale to już było. Okej, okay, wziąłem tutaj wyprawę, która jest zasłonięta, więc nie widać dokładnie z kim i jak będziemy walczyli. Najczęściej mamy tylko trzy ścieżki wyboru. Talia, którą ja wylosowałem, jest to talia w tym momencie na Dagurze. O, jeden z moich ulubionych bohaterów, ale też na Detlafie bardzo polecam grać. Nie wiem dlaczego, ale Detlafowi Leeching zdjęli i można go tak zapętlać, że po 1000 punktów można robić. Porzucimy wyprawę, jeszcze raz wam pokażę, zrobimy sobie taką odsłoniętą. Ostatnio właśnie przeszedłem wyprawę, która była wyprawą losową. Chyba ze dwa albo trzy podejścia miałem co najmniej, żeby ją przejść i to było fajne. Ale no właśnie, gra ma ten mankament, że za mało jest elit, za mało przeciwników. O tych przeciwnikach zaraz poopowiadamy, bo są tylko ich trzy rodzaje. Jak widzicie, jestem na 56 levelu ze 100 dostępnych. No dobra, przejdziesz 100, będziesz mógł później dalej powtarzać tę gierkę. No właśnie, no tak myśleliśmy, że raczej tak, no ale jednak nie. Bo po prostu jest nuda. Wieje nudą. Przechodzisz grę 20-25 godzin, góra max 30. I koniec. I nie chce ci się grać dalej. To nie jest oczywiście moje zdanie, to jest zdanie ludzi, którzy już tyle godzin spędzili w tej grze. Ten tryb arcymaga też jakiś dziwny, bez sensu nazwany. Na początku każdej bitwy zyska 10 energii. Jeśli wyprawa zakończy się porażką, zyskiwana energia wzrasta o 2. Przy włączonym trybie arcymaga twoje wyniki nie będą się pojawiać w rankingu. Arcymag bez rankingu. Tryb arcymaga można włączyć lub wyłączyć tylko przy rozpoczynaniu nowej wyprawy. Są oczywiście tablice ogłoszeń, w których tutaj widać ranking, osiągnięcia. Przeciwników, ja nie wiem w ogóle jak ktoś zrobił, że przeszedł cały run w 4 minuty. W życiu mi się to by nie udało. Ja 4 minuty to walczę jeden pojedynek. No, śmieję się. Średnio run, jeden to jakieś 40 do godziny, 40 minut. No ale właśnie, talking about te runy. Wchodzimy sobie, weźmy na przykład mój ulubiony Świadomość Roju z Detlafem, o którym wspominałem. Detlaf ma taką umiejętność, że wskrzesza się i ma ten licznik i licznik tracimy. Jak go ulepszamy, pokonując innych elitarnych bohaterów, pokonać elitarnego wroga, aby awansować. I to był jakiś totalny hardcore, no nie? Bo no możesz go wskrzeszać, zjadać non-stop, cały czas robić z niego pożerkę, więc polecam wam, jak chcecie po prostu łatwo sobie farmić tę mapę, granie po prostu Detlafem i kolejna mapa, i kolejna mapa, tylko się po prostu zanudzicie grą. No ale dobra, weźmy sobie tego Detlafa, wejdźmy sobie whatever i teraz tutaj tylko zdejmę klątwa ślepoty, żeby nie była aktywna, nowicjusz, whatever, weźmy to, że energię będziemy mieli powiększoną i jednostki wroga zaczynają z dwoma dodatkowymi punktami pancerza. Pamiętajcie, żeby nie przesadzić, bo wam nic nie dają. Możecie czasami mieć ten maksymalny poziom aktualny. Widziałem u paru streamerów, którzy na maksa też mieli dostępne do przechodzenia tam już przy setnym levelu. Może to rzeczywiście w jakiś sposób utrudnia wam grę, ale dalej będziecie walczyli z powtarzalnymi, tymi samymi praktycznie bossami i przeciwnikami elitarnymi do pożygu. Szkoda, szkoda. Okej, okay. Więc tak. Tak to wygląda mapa. To, co mi się najbardziej w niej podoba, to, że jeżeli macie oczywiście mapę niezasłoniętą, to możecie sobie wybrać ścieżkę z największą liczbą bitew elitarnych. Dlaczego? Bo wtedy wasz ten Detlaf będzie jeszcze bardziej silny, jeszcze silniejszy. Umiejętność tej jednostki może być wykorzystana tylko 4 razy, ten licznik, i ulega ona jej odświeżeniu, kiedy jednostka opuści pole bitwy. Detlaf po jednym ulepszeniu, wystarczy, że raz pokonacie elitę, traci ten licznik. Więc polecam wtedy zrobić combo ze szluzgiem i po prostu jeść go w nieskończoność. Warto zaznaczyć, że żadna karta, żaden przeciwnik
nie ma odpowiedzi w postaci Geralta Irdena resetującego twój board. No i wychodziły sytuacje, w których miałem po 1000 punktów kontra 300 maksymalnie u przeciwnika, albo 50, no nie? No okej. Okay. I teraz co? Walczycie sobie z jakimś przeciwnikiem i ten przeciwnik, znowu go widzicie i macie ochotę powiedzieć, że ale to już było. Nie wiem, mam wrażenie, że ta gra jest jeszcze w jakiejś fazie beta, jakiejś takiej bardzo malutkiej. Pomimo tego, że bardzo dobrze tę grę oceniam, uważam, że jest ona po prostu za mała. Ogromny potencjał, jak na ten moment, dla mnie osobiście niewykorzystany. Ja już nawet nie czytam sobie tych nowych kart, tego co grają inni. Spędziłem w tej grze 15 godzin. No ale dobra, z drugiej strony to jest gra single player. Za 30 parę złotych, tam 2 czy 4, zależy od tego gdzie kupujecie. Polecam bezpośrednio w sklepie GOGA kupić. Wtedy nie trzeba będzie się dzielić prowizją razem z innymi sklepami, wiecie jak jest. I innymi pośrednikami. Na G2 chyba też trochę taniej można dorwać. No i nie zapomnijcie włączyć sobie milion paksy, no nie? No dobra, coś nowego tutaj jest. Co tutaj jeszcze? O, Red Lafik. Ale nie, tego nie podmienimy razem z nim. Też koszmar Iris podmienia się tutaj i przy okazji nam harpie strygeruje. Konkludując, nie będę tutaj tego rana oczywiście przechodził na tym filmiku, bo nie chcę, żeby był za długi. Uważam, że gierka ma ogromny potencjał, bardzo fajnie się w niej spędza czas, ale jest ten potencjał niewykorzystany. Niewykorzystany, za mało. Za mało, jeszcze raz za mało. Mam wrażenie, że twórcy gry mogliby jakąś randomizację lepszą zrobić. Z tym Slay the Spire się w jakiś sposób wzorować. Oni tam mają tego naprawdę wiele, mnóstwo artefaktów, mnóstwo możliwości. Tutaj są tylko skarby, które po raz kolejny się losują te same. Znowu, ale to już było, ale to już było. Ja rozumiem, że ja jeszcze wszystkich tych skarbów nie odkryłem. Ja jeszcze wszystkich tych kart nie odkryłem i przeszedłem grę dopiero do połowy, ale po przejściu tej gry do połowy, po spędzeniu w niej 15 godzin, nie mam ochoty dalej w niej grać i ją zagłębiać. Dlaczego? No zobaczmy. Skarby. To są wszystkie skarby, które już przeszedłem. Jest jakieś tam małe wydarzenie, w którym jak masz na przykład wolumin nekromanty, klatu Beratha Nictu z pozdrawianiami dla wszystkich fanów martwego zła. No, są jakieś takie ukryte smaczki, takie jakieś fajne bajerki, których ja oczywiście jeszcze wszystkich nie odkryłem, tylko o nich słyszałem. I tak sobie patrzysz, no nie, te karty globalne, odkryłeś ich połowę, odkryłeś to, siam to, wam to, ale cały czas walczysz z tymi samymi bossami, jest tam ten bagienny stworek, jest ta smoczyca, fajne skrzydła, fajna bardzo jest ta mechanika. No, non stop cały czas słyszysz z tyłu głowy, ale to już było. Pomimo tego i tak grę oceniam na solidne 7 na 10. Świetnie mi się w niej spędzało czas, ale nie zachęca dalej do eksploracji. Po prostu w jakiś taki sposób człowiek się tą giereczką troszeczkę zanudził. Przeszedłem już te wszystkie deki, podblokowałem kluczowe karty. Mam do tych deków praktycznie wszystkie dostępne bajery. Jedyne co mi teraz zostało to po prostu rozpoczynać nowe rany i bawić się losowym dekiem. Gdzie czasami takie rzeczy wam się wylosują, że po prostu tylko Escape Conceit, press F to pay respects. Gwent Rogue Mage, super, fajny, na parę naście, parę dziesiąt, nie więcej niż 50 godzin, do przejścia, do odłożenia na półeczkę. Osobiście rekomenduję, polecam, to są małe pieniądze, warto wspierać CDPR-et, warto dać, zarobić studiu, które no, stworzyło nam Wiedźmina, które stworzyło nam naszą kochaną karciankę Gwint, wiedźmińska gra karciana. I też warto pamiętać o tym, że to jest gra single player, może będzie rozwijana. Na razie nie słyszałem żadnych informacji o tym, że będą jakieś super patche, nowe dodatki, to, siam, to, inne przygody, inna mapa, bo to jest cały czas ta sama mapa, te same ścieżki, jedna, druga bądź trzecia. I sobie przechodzisz i walczysz z tymi samymi bossami elitarnymi i z tymi samymi po prostu bossami mapy. Więc taka historia, a nie inna. Koniec końców, przypominam dalej o tym, że no, warto sobie zainstalować również milion paksy. Jest to oczywiście materiał we współpracy z tą firmą. No,
bądź co bądź, przy okazji zakupów na jakimś tam Allegro, czy chociażby na pysznym.pl, milion paksy mogą Wam pozwolić zebrać dodatkowe bajery, które wykorzystacie w naszej karciance, jaką jest Gwint. W Gwent Rogue Mage'u, no raczej nie będzie takiej możliwości, bo to jest po prostu single player. Dzięki Wam za to, że oglądaliście. Zapraszam Was oczywiście do odwiedzania mojego kanału na livestreamach na Twitchu. No i tutaj na YouTubie niewątpliwie oczekujcie też jakichś materiałów w przyszłości, czy to właśnie z Gwinta, czy z innych gier, które na moim kanale się pojawiają. A trochę ich jest. W chwili obecnej ogrywamy chociażby Diablo Immortal. No oczywiście główną grą jest Teamfight Tactics, ale Diablo Immortal też się pojawiło, fajnie się, dobrze bawię. Hearthstone i Gwint są praktycznie już na zawsze ze mną związane. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro!